witam serdecznie na kanale, jestem Demon. Chciałem was zaprosić na kolejny odcinek z Wiedźmina 3 Dziki Gon. Znajdujemy się w miejscu, na którym skończyliśmy, jak zawsze. Tu ze strażnikiem widzę, wkomponował się w ziemię jakimś cudem. Wygnaliśmy Sukuba w ostatnim odcinku, w ostatniej misji. I powiedzieliśmy, że go zabiliśmy, że się pozbyliśmy go. A dzisiaj lecimy sobie zrobić zlecenie na nieuchwytny złodziejaszek. I musimy iść porozmawiać z Sylwestrem Amello, który jest za dnia na targowisku. Także pobiegnijmy sobie tam. Nie jest daleko, bo tylko 100 metrów. Od razu na pewno zachęcam, już na samym początku, do łapki w górę, do subskrypcji kanału, żeby kanał rosnął, rozwijał się. Dzwoneczek, żeby dostawać przypomnienia, a ja zaczynam kościka. Uszanowania, mistrzu. Ja w sprawie zlecenia. Naprawdę masz problem z chochlikiem, czy to jednak chochlik drukarski? Nie żartujcie sobie. Wiem, że takie stwory to niby tylko w bajkach, ale widziałem na własne oczy, jak okradał mój stragan. No dobrze, jak ten chochlik wygląda? Jak wredny, tłusty kocur, ale wielki, duby mi sięgał i na dwóch nogach łaził. A co ci zwędził? Raz chleb, raz rybę, to znowu jabłka. No niby nic, ale ziarnko do ziarnka i interes zaczyna przynosić straty. Zresztą nie tylko mnie nachodzi. O nie, z każdego stoiska już coś zwinął. To jak? Wygarbujecie mu skórę srebrnym mieczem? O ile coś dorzucisz do nagrody. Popyt na wiedźminów duży, a podaż niewielka, więc przebieram w ofertę. On 300 nie da, bo to jest kupiec. No właśnie. Trochę za dużo, ale kompromis niedaleko. No, zdeszkę ci mogę opuścić. Widzisz, da się? To jest was negocjator, mistrzu. Niech będzie. Przybijmy targu. Spokojnie, pomogę ci. Drobni przedsiębiorcy to podstawa zdrowej gospodarki i tak dalej. Dziękuję, mistrzu. Nie wiem, czy to wam się do czego przyda, ale jak ostatni raz widziałem tego złodzieja, to tam przez mur skoczył, a potem wbiegł w bramę i tyle widziałem jego i mój towar. Odjęcie, twoje miejsce jest w lochu! Rzeczywiście, jakby przerośnięty kot. Wieczny ogień chron króla Radowida. O czarownica, to siedlisko zła! Poszukajmy, gdzie ten kotek pobiegł. Widać, chochlik zgubił część łupu. Szedł tędy. Ludzie, poratujcie, chory jestem, nabity. Nie tędy. Zeskoczył do fosy. Ślad się urywa. Żarci pomiot. Dobra, mamy dalej trop. Drzwi otwarte na oścież. Ciekawe. List? No proszę. Wyedukowany ten nasz chochlik. Przeczytajmy. Dziany, proszę cię, skończ już lepiej z tymi wygłupami. Może cię zaskoczę, ale wielki kot zapada ludziom w pamięć. Czemu nie przybierzesz jakiejś bezpiecznej formy jak ja? Od 3 lat chodzę w ciele żebraka i nikt nie zwraca na mnie uwagi. A jakie zarobki? Nie musiałbyś już kraść, no. Ale ciuchy trzeba byłoby zmienić na mniej szykowne i perfumami byś się już nie mógł pryskać. Co zresztą na dobre wszystkim wyjdzie, bo są okropne. Lawenda to dobry zapach dla mydła, ale na facecie ohyda. Do napisania Ludwik PS. Spal ten list, jak już go przeczytasz, dobra? PPS. Tak wiem, jestem paranoikiem, ale zrób mi przyjemność i go spal. Jak przyjdę do ciebie i go znajdę, stawiasz piwo. Dobrze, raczej... to wiele tłumaczy i komplikuje sprawę. Potrzebuję mocnego tropu, żeby go dorwać. No,
Raczej już nie znajdziesz tego listu, ale... No właśnie, jest to Doppler. I tak naprawdę nie wiemy, kto jest tym Dopplerem. Bo może się zamienić we wszystko. No, mamy tu jakieś ciuchy z tego, co widzę. Co z tą Temerią? Kto chce, niech sobie zatrzyma. Damska bluzka, męska koszula, dziecięce buciki, a łóżko jedno. Lawenda. Mocny zapach. Dość, żeby go wytropić. Okej, czyli mamy naszą lawendę. Po perfumach go poznamy. Że też się za robotę uczciwą nie weźmie, tylko się kręci, jak ten smród pogadzi. Więcej nie ma. Był jeszcze chleb, ale mi wypadł. A nie chciałem wracać. Oj, chyba wpadnie deszcz. Gdyby coś ci się stało, przymarlibyśmy głodem. Elf i strażnik wiecznego ognia pogrążeni w przyjacielskiej rozmowie. Przyjacielska? Ten rasista zatrzymał mnie na przeszukanie. Bez żadnego powodu. Jesteś nieludziem. Więcej powodów nie trzeba. Masz szczęście, że nic przy tobie nie znalazłem. A teraz won! Już! Do lasu! Na fujarce grać! Kiepski z ciebie aktor. Sugeruje inną karierę zawodową. Może drobne kradzieże? Obrażasz funkcjonariusza na służbie, mutancie? Dobrze ci radzę. Przyganiał kocioł garncowi. Wiem, że jesteś Dopplerem i kleptomanem. No tak. Kupcy dali na mnie zlecenie. Zawsze to samo. Hej, stój! Naprawdę chcesz zobaczyć, jak wygląda wściekły wiedźmin? A ty? Zaraza, zestarzałem się. Umiał używać moich umiejętności jako Doppler? Czy igni na ciebie podziała? No tak średnio bym powiedział. Przestań, poddaj się. Widzisz, nie wystarczy wyglądać jak wiedźmin, żeby walczyć jak wiedźmin. Ale wystarczy przybrać twoją skórę, żeby się zorientować, co z ciebie za człowiek. Co czujesz? Prawda, nie zabiję. Ale nie wszyscy mają takie skrupuły, więc zacznij kraść gdzie indziej. Najlepiej z dala od Nowigradu. Tu złote czasy dla Dopplerów już się skończyły. Wiem, ale myślałem, że mnie nigdy nie złapią, że jestem na to zacwany. Cóż, mogłem dostać gorszą nauczkę. Pora się stąd wynieść i to jak najdalej, ale... Wpierw... Weź to. W ramach podzięki. Patrzcie na tego! Dzień dobry! Myślisz, że przyjdą kiedyś lepsze czasy? Co my tam dostaliśmy? 20 expa? 215 koron od niego aż dostaliśmy. Gnomi Gwychyr. Okej. Okay. Fajnie, dodatkowe pieniążki wpadły nam. Dobra, teraz chodźmy pogadać tu. Do naszego kupca. Zobaczymy, co nam powie. Uszanowania, mistrzu. I po problemie.
Przekonałem chochlika, żeby wrócił na wieś plątać koniom grzywy i szczać do mleka, jak tradycja nakazuje. A skąd ja mam niby wiedzieć, że prawdę mówicie? Nie ma trofeum, to nie ma nagrody. Lepiej, żeby jednak była. Bo jak zadziała niewidzialna ręka rynku, to za tydzień na zatku nie usiądziesz. Dam połowę tego, co się umawialiśmy. Nie więcej. I żadnych interesów już z tobą nie zrobię. Naprawdę? Co za typ? Najlepszy skład towarów w Nowigradzie. Proszę się nie pchać, dla każdego starczy. Jak tylko ja stoję przy tobie. Przecież się nie pcha. I bardzo dobrze. Kultura osobista ponad wszystko. Dobry ziomuś. Zobaczmy, co na razie ma. Zobaczmy. Proszki, nie proszki, ryby, nie ryby, pogadasz? No to ci możemy w sumie trochę sprzedać rzeczy. No już mi się zrobiło tego za dużo, a miałem to zrobić gdzieś po drodze. Nie no, nowigradzkie rzeczy też posprzedajemy. I chciałem jeszcze iść właśnie do Kowala i zacząć zacząć rozkładać te rzeczy, które tu mam. Ale czekaj. Coś drugiego. Ksenoglosu to ci nie sprzedamy. Talizmanu też nie. Kadzidło. Wiesz co, może być dużo warte. Srebrne. Srebrne to możemy posprzedawać. Stechu nie sprzedamy. Czyste srebro. Złoty pierścień. Świeczniki. Pantalony jakieś. Sieć rybacka. Reszta to są duperela. Dobra, zobaczymy, jak będziemy rozkładać rzeczy. To zobaczymy, co jest warto rozłożyć, a co jest warto sprzedać. Masz ochotę na partyjkę Gwinta? Ale w Gwinta zagramy, oczywiście. Bo zawsze można kartę dostać. I trochę potrenować przed turniejem. A turniej będziemy niedługo też grać. Mam mgły też nie chcę. Nie mamy żadnego szpiega, niestety. Mam nadzieję, że on też nie będzie miał. Okej, mamy szpiega. Przeciwnik spasował. Mam dyszkę. Jakbym dorzucił tego, miałbym 20. Dorzuciłbym jeszcze do przodu, miałbym 32. To mi nie pasuje, więc wrzućmy może manekina za cokolwiek. I oddajmy mu rundę. O kurde. No to wyrównał się z nami. Dajmy łuczników w tej rundzie. Przeciwnik spasował. No dobra, dajmy łucznika kolejnego. Mamy rundę. Mamy mróz. Zagrajmy to. Zagrajmy to. No kurde, no ma mocne jednostki, a to jest zwykły kupiec. Losowe karty z ręki przeciwnika. Pożogę. No naprawdę. No nie jest dobrze. Nie jest dobrze w takim razie. Mróz. Też mam mróz, ziomeczku. Gdzie zaraz dorzucę. Zaraz ci coś dorzucę. Okej. Może nie będziemy łucznika w sumie. No bo nie, tak, zagrajmy to. Mam pomysł na zrobienie tego. Zagrajmy to tak.
jeszcze tu coś sięgasz. Dobra, czyste niebo, żeby mrozu się pozbyć. Dajmy to. Dobra, no to wygrywam. Teraz teoretycznie mógłbym mróz zarzucić, bo on ma bardzo dużo jednostek. I on będzie stracić więcej. Ja stracę 4 i 5, stracę 9, on straci 4, 7, on już straci więcej. Jest różnica między nami 19, a jest teraz jeszcze większa różnica, ponad 20 punktów, więc... Sorry kupiec, ale jednak wiedźmin, nie? Dobra, kolejny kwestik jakiś. Kurczę. Już nie mamy pobocznych, mamy same zlecenia. Potwór z bagiem. Odbierz umówioną nagrodę. Aha, to jest ta nagroda, żeby odebrać. Pewnie jeszcze... Jeszcze jest chyba za ten... za wcześnie. Chociaż już piszę, żeby odebrać tę nagrodę, więc nie jestem pewny. Poszukiwanie resztunku szkoły kota. 17 poziom, mamy 12. Jest duża różnica, ale jest na biało. Więc teoretycznie quest powinien być łatwy. Dobra, był taki pierwszy kwestik poboczny, znaczy taki odnaleźliśmy Dopplera. Lećmy do Triss. Zacznijmy już tą główną drogę questów. A chętnie, bardzo. Ale zacznijmy te questy już powoli robić w takim razie. Chodzimy na główną. A zanim pójdziemy, to jeszcze kupców obejdziemy. Może jeszcze zagramy jeden rundę. No widzisz, na pewno zagramy. Co tam masz? Wiedźmin tak się pyta, co tam masz, jakby miał ten... No, jak to się nazywa? Ma więcej rzeczy, zaraz u niego sprawdzimy, co możemy zrobić. Ale tak się pyta, jakby coś miał gościu pod ladą, nie? Nie mamy alchemii, nie mogę sobie spojrzeć w alchemię, co ja potrzebuję do alchemii, kurczę, szkoda, bo ma bardzo dużo fajnych rzeczy. A nie chcę mi się na odcinku teraz przechodzić między jednym a drugim, także zagrajmy tylko w Gwinta. Proponuję partyjkę Gwinta. Mam jako pierwszy, no mgły na pewno nie chcę. A i ulewny też się pozbędę. Znowu nie mam już, od jakiegoś czasu nie dostaję w ogóle żadnego szpiega. W ogóle zero. Rok dowódcy, strasznie grają tak samo ci goście. Nagrajmy łuczników w tej rundzie. Jakbym miał pożogę, to byśmy to dobrze rozegrali teraz, bo dobrze zresztą szóstkę wrzuciłem. My musimy pożogę skądś dostać, nie mogę nigdzie pożogi znaleźć. Właśnie, a pożoga by mi bardzo dużo dała. No proszę, tak chcesz grać? Masz Vernona. I ty mi rzucasz tego. Czyli co? Podmieniamy za 8, bo jest najmocniejsza. Spasował. Okej. Okay. Nam to odpowiada. Przeciwnik już spasował. Kurde. I tak musimy stracić dwie karty teoretycznie. Na pewno to stracimy tą piątkę, bo jest najsłabsza, nie? On ma trzy karty tylko. Kurde. To zaboli. Obejrzyj trzy losowe. No dobra, no to wiesz co, mam już. No nie mamy więcej, musimy zagrać tym, co mamy. O, ale możemy jeszcze te, o. W sumie możemy. Szósteczkę do przodu. Najmocniejsza. No i nie zagramy już tego.
Jeszcze masz dychę jedną. I co masz za ostatnią kartę? Jeszcze miał dwójkę. Zobaczcie, jak idealnie. Przegraliśmy to. Pierwszy raz od długiego czasu przegrywamy z karczmarzem. Na razie jak jeszcze raz, jeszcze raz. No nie, no muszę się odegrać, nie ma opcji. Proponuję partyjkę Gwinta. No lepiej mu karty siadły, no co mam powiedzieć. To akurat jest prawda. Tak, wymieniłem tą kartę na tą samą, co nie? Znowu nie mamy żadnego naszego szpiega. Co jest nie tak? Czyste niebo jeszcze dostaliśmy. Mamy tu 6. Myślałem, że spasuje. Pożoga, dobrze, że tą szóstkę mi zniszczył. Okej, zostają mu 3 karty. Mróz, fajnie. Nie mam czyste niebo. Została mu jedna karta. No niemożliwe, żeby teraz wygrał. My dostajemy jeszcze jedną dodatkową kartę. Vernona Rocha. No i miodzią. No teraz już wygraliśmy. Nam podeszły lepsze karty. Ruch dowódcy mu tylko został. Dobra. W takim razie dzięki, ziomuś. Kurczę, no, ale ci kupcy mają, że tak powiem, smykałkę do tej gry. Po prostu mają dobre karty. Endriaga. Mamy kowala tu naszego. Przekucia. Najpierw towary oczywiście. Pokaż mi swoje towary. Pojemność łuków. Większa. Kusza standardowa. Tak. Oj, nie to chciałem kupić przez przypadek. To chciałem kupić. I teraz tak, ziomeczko, czy ty będziesz miał rudę, nie będziesz miał rudy? No niestety nie będziesz miał mojej rudy, jaką ja bym chciał. Ale sprawdźmy, czy możesz mi wykuć. A, ty miecze kujesz. O, popatrzmy. Popatrzmy, bo chcieliśmy... Nie mam sztaby, srebra. Kurde, a ja srebro sprzedałem, czyli jednak srebro będzie mi potrzebne do mieczy srebrnych, ale jestem, żeby nie powiedzieć brzydko. Sztaba srebra, co my tu potrzebujemy? Zwykłego srebra, okej. Okay. A na tą sztabę srebra, spoko, to możemy zrobić. Jeszcze jedno możemy zrobić. I teraz możemy sobie miecz srebrny wykuć na cechu gryfa, tak jest. Jeszcze mamy tu stalowy miecz. To jest tylko sztaba żelaza. A nie ten, przepraszam, cechu gryfa mieliśmy wykuć. Dobra, miód malina. Mamy fajne miecze w tym momencie. Z tego co widzę. Naprawić coś? Na razie nie. O, i rozbierz na części. To mnie właśnie interesuje. Co my będziemy mieć z tego? Nasycony pył, jedwab, nasycony pył. I tyle, nasycony pył i jedwab. No rozumiem, okej. Okay. Jakbyśmy chcieli przerobić sobie tych rzeczy różnych, tu jest jakiś proch. Zaczynając od tego... Mogę tak jakoś to szybko? Nie. Sztaba stali, to mnie interesuje.
przykład futra. Pochla. Kawałek drewna. Co my tu dalej mamy? Wyprawione skóry, jakieś różnego rodzaju złamane wiosły. Spoko. Skóra z niedźwiedzia. Ale czy to są jakieś drogie rzeczy? 140 aż to kosztuje. A co ja z ciebie będę miał? Wzmocniona skóra i płat futra. Dobra, na razie na spokojnie. To też dużo kosztuje. Skóry dużo kosztują, muszę pamiętać. Grabie możemy przerobić jeszcze. Co to jest? Brzytwa. Kałamasz. Kielich. O, to jest słabe. Czaszkę na proch. Znaczy proch. Czy ja coś będę potrzebował z prochów? No, składniki rzemieślnicze. A proch. Czy proch jest składnikiem rzemieślniczym? No to jest pytanie. No zróbmy jeden proch. Gdzieś mam już proch. Gdzieś już proch mam. A tu mamy jeszcze... Inaczej. Moment. Rzemiosło. Wejdźmy jeszcze raz. Rozbieżne części. Dobra. No dlaczego mi dopiero za drugim razem się to pokazało? Tu mamy różnego rodzaju jeszcze, tylko że my to już rozkładaliśmy. Gdzie jest ten proch? Aha, dobra, prochu nie ma, bo prochu się nie da rozłożyć. Takie buty. Okej. No dobra. Niedźwiedź drogi, znoszona skóra. Znoszoną możemy przerobić. Kufer możemy przerobić. Co my tu mamy? Skóra z białego wilka. Kwiaty. Kwiaty to też możemy... A, to jest rupieć. No to przeróbmy na włókno. Wilcza skóra. Ty, a ja te wielkie wszystkie omijałem. A to jest dużo warte. Te wszystkie skóry są dużo warte, naprawdę. Fiolki mogę przerobić na szkło. Na razie zostawmy fiolki, tylko... Nie no, fiolki do niczego mi nie będą potrzebne raczej. Talerze tak samo. Tępy topór. Głowica topora. Skóra. Drabiny też możemy przerobić. Gnijące mięso na prochy. Jasne, że tak. Z gnijącego mięsa raczej nic nie zrobimy. Świńska skóra, tak samo. Insygnia temerskich sił specjalnych. Odznaczenia są wręczane za uznanie usług. O, w uznaniu usług. To, co my tu mamy? Świeca, wosk i sznurek. Wędka też mi się nie przyda. Sieć rybacka tak samo. Co my tu jeszcze mamy? Laleczka wiedźmy. Tą laleczkę sobie możemy zostawić, bo to było chyba... Przejmują władzę nad ludźmi. No właśnie, zostawmy sobie tą laleczkę. Może kiedyś do czegoś się nam akurat przyda. No i spoko, ale dużo hajsu straciłem przez to przerabianie. Ale mogę mu sprzedać znowu te skóry w tym momencie. Czy nie mogę? Nie mogę ci sprzedać skóry. Czyli skóry mogę ci sprzedać komuś innemu. Znaczy mogę sprzedać kogoś innego. Ale jako, że Gwinta możesz grać. Chcę grać w karty. To zagramy. Czemu nie? I tak mi przyszło do głowy, że ulewnego deszczu chcę się pozbyć, bo i tak nie będę używał. Czystego nieba też chcę się pozbyć, bo nie będę używał. Przeskakującym ro, to mi wystarczy. No i dzięki temu znajdujemy już pierwszego szpiega. Pozbójmy się jeszcze tego. I mamy dwóch manekinów. Okej. Okay. Gość gra potworami. No to masz Dijkstra w swoje szeregi w takim razie. Dostaliśmy mgłę. Okej. Okay. No moglibyśmy to podać. Mamy 11 do 8. Teoretycznie. Ciężko mi trzema kartami będzie go przebić, więc zakończmy tą rundę. Spasował, okej. Okay. Tylko mam teraz nieużyte karty 3. To może boleć. On może mieć pożogę.
No właśnie. Pół biedy, że swojego też zabił. Trochę źle to rozegrałem. Trochę bardzo źle to rozegrałem. No. Znowu przegram. Przegram. Kurde. Róg dowódcy teraz by mi się przydał, nie? Dobra, no nie ma szans. Przegrałem. Przegrałem na własną odpowiedzialność. Coś do naostrzenia, przekucia. Kurde, dobrze grają tu w Nowigradzie. Ja mam naprawdę słabe karty, żeby iść grać z tymi. Chcę grać w karty. Żeby iść grać w Nowigradzie. Na tym turnieju. Weźmy jednego manekina. Mamy dwóch, którzy mogą w kolejnej rundzie wyleczyć, znaczy do żywych powrócić. Daj mi tą mgłę w sumie na tego typa, bo się przyda. I mróz też się tu przyda. Nie mgłę, co ja wziąłem? Chciałem wziąć ten deszcz, a nie mgłę. Ale odwaliłem troszkę. Troszkę bardzo odwaliłem, no. Jedziemy go od razu na 2-0. Albo nie, albo wrzućmy to, co mamy słabe. Piątki jakieś. On będzie tracić karty w tym momencie, bo on musi grać. Także na spokojnie. I tak musi grać. I tak będzie grał. No musi grać. No właśnie, będzie dorzucał. Fajnie, że się pozbył rogu. Tak, musi teraz też dorzucić karty. No właśnie, to jest komputer. On i tak, on nie wie, że ja mam. Zobaczcie, ja mam 8 kart do 3. Teraz to rozegrałem dobrze. Teraz to rozegrałem dobrze. Jakbyś się wstrzymał, to byś mi więcej zabił tą pożogą. Masz jeszcze jedną. Cóż tego, jak i tak wygrywam. Dobra. Muszę grać bardziej uważnie po prostu. I tyle. Elfia krew, co? Ech. Wieczny ogień nas chroni. Gdzie tu wejście? Tu jest wejście. Do naszej... do Triss. Do czarodziejki, ale mogła rzucić. Ej, ty! Zjeżdżaj stąd! My obrabiamy ten dom! Liczę do 3 i ma was tu nie być. Raz. Słyszałeś? 2. Patrzcie go, będzie nas tu straszył. 3. Smocho jebco, hendolony! Chcecie się bić? Ja bym miecze wyciągnął. Chciałem w sumie. Kurde. No zablokował mnie. Nie mam stąd wyjść.
przekonany, że będziemy się bić na ten, na miecze. Trzymajcie się w kupie! Nawet dwóch na jednego to też nie jest taka prosta sprawa. Ten mnie zajdzie na plecy. Teraz wyciągnę miecz i się skończy. Spokojnie. Podzielimy się, starczy dla wszystkich. No właśnie. Nie jestem złodziejem. Szukam czarodziejki, która tu mieszkała. Pewno ukrywa się w jakiejś norze, jak oni wszyscy. Przed kim się ukrywa? Straż świątynna wzięła się za magów. Tropi ich jak szczury. Ktoś musi wiedzieć, gdzie jest ta kryjówka. Ja bym jej szukał w zgniłym gaju. Zgniły gaj. Ciekawa nazwa. Siedlisko szumowin i dziwadeł. Porządnego człowieka tam nie uświadczysz. Dlatego mam tam szukać mojej przyjaciółki? Nie chciałem nikogo obrazić. Gdzie jest ten zgniły gaj? Pojęcia nie ma. Podobno przesiadują tam różne dziwadła i odmieńce. Nawet byś się tam nadał. Najpierw musiałbym wiedzieć, jak tam dojść. Powiadają, że można się dostać kanałami, co się zaczynają poza miastem. Mało kto wie, gdzie one są. Popytaj żebraków. Albo znajdź złodzieja i szpieguj. Powiadają, że żebracy i złodzieje muszą płacić haracz królowi żebraków. Żebracy mają tu swojego króla? Takiego w koronie i z berłem? Nie śmiej się. Król żebraków to tylko przezwisko. W Nowigradzie wszyscy się z nim liczą. Tylko uważaj, bo tam nawet męga się nie zapuszcza. Kto mnie wołał? Czego chciał? Mengę? Straż świątynna! Zabrać to złodziejskie nasienie do pokoju zwierzę. Ale panie, za co? Przecież to krem czarodziejskiej suki. Według ciebie wolno rabować ich mienie? No, magowie i czarodziejki są wyjęci spod prawa. Ale ich dobytek to sprawa straży świątynnej. A Nowigrad jest praworządnym miastem. Wiedziałeś, że nie topesz potrafi. Co się dzieje z tym rycerzem? To nie jest kwestia czucia. Nietoperze mają doskonały słuch. No proszę, na nietoperzach też się znasz. A ja myślałem, że tylko na potworach. Tak samo jak nietoperz wyczuwa ćmy, tak ja wyczuwam dziwadła. Nowigrad to nie jest miejsce dla takich jak ty. Słyszałem, że Nowigrad to nie miejsce dla magów i czarodziejek. Teraz mówisz, że nie dla wiedźminów. Ciekawi mnie, dla kogo jest Nowigrad. Dla prawych ludzi, wyznających jedyną słuszną wiarę w wieczny ogień. Na razie nie mogę ci nic zrobić, ale wiem, że tu jesteś. Wystarczy, że popełnisz jeden błąd, a popełnisz go. Będę pierwszym, który się o tym dowie. A wtedy zostaniesz poddany procedurom, jak każdy magiczny cudak, który ma czelność brukać nasze miasto. Do zobaczenia. Oj tak, tak. Jeszcze się zobaczymy, ziomuś. To nie będzie dla ciebie miłe spotkanie. Konjunkcja sfer. To może być ciekawy materiał do czytania, jakby ktoś chciał, to niech sobie przeczyta. Do
Dostaliśmy jakieś somaty. Zioła, korzonki? Zupełnie jakby Triss została uzdrowicielką. Takiej szczotki do włosów używała tylko Triss. Mamy kolejną książkę, wywiad z wąpierzem. Jak ktoś ma ochotę, niech sobie zatrzyma. Kolejna książka, proszę bardzo. Bestiariusz brata Adalberta. Jakby ktoś chciał trzymać sobie, jasne, że tak. Czuję magię w amuletach. To amulety Triss. Była uczulona na eliksiry. Wiedźmińskie znaki. Czemu ona chciała się dowiedzieć wszystkiego? Tu o wiedźminach, tam o potworach jakaś książka. Tu o znakach. I zostawiła pierożkę w tym... w szafce. Do swojego. Róża pamięci. Ubrania Triss. Nigdy nie rozrzucała ich po podłodze. Chyba jakaś książka jeszcze jedna. Róża pamięci, a ta książka jakaś? Nie ma jej. Dobra. Mogła być książka, która, którą już czytaliśmy w takim razie. I znowu wiedźmińskie znaki. Teraz mamy za zadanie znaleźć złodzieja na rynku głównym i podążać za nim lub porozmawiać z żebrakami o królu żebraków. Okej, jest dużo znaczników, ale zanim my to zaczniemy robić, ja wam podziękuję za ten odcinek i się będziemy widzieć w kolejnym. Także łapka w górę, subskrypcja i oczywiście dzwoneczek, żeby dostawać przypomnienia. No i co? A ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo!